Doktor? Pokażę wam dzisiaj coś na temat dystansu. Bardzo ważnej rzeczy. Dzisiaj jedziemy bez dystansów. Dlaczego jadę dzisiaj bez dystansów? Teraz wam opowiem. Czemu bez dystansów? Bo wykręciłem dystansę i dałem Darkowi naszemu. Daro zawiózł je do brata, żeby mu wytoczył takie dystanse. Dlaczego? Bo Darek kupił nowe dystanse. Ale nie jest do końca zadowolony z tego, co kupił. Powiem wam dlaczego i czym się różnią dystanse. Na krzyżakach mamy taki zadzior, taki wpust. Tu, wszędzie widzicie? To jest wpust. Na tym wpuście trzyma się felga. Tu będzie widać. Widzicie? To jest osadzenie felgi. Taki ząbek, dystans. Tak to wygląda. Felga nie trzyma się na samych śrubach, tylko jest tak zwane centrowanie felgi na krzyżaku. Ten dystans ma oczywiście tutaj wyżłobienie, które wchodzi centralnie na ten krzyżak. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie to widać, czy nie. Może będzie. No generalnie chodzi o to, że ten ząbek, który tu jest, o, ten ząbek wchodzi tutaj. W to. No i co dalej? No i dalej wygląda to w ten sposób, że jak się już założy dystans i przykręci, oczywiście dystanse najlepsze są na osobnych szpilkach, tak? Czyli mamy szpilki te plus szpilki osobne do trzymania kół. I co dalej? Dalej jest tak, że kupuje się dystanse różne. Dystanse te kwadratowe, które są na rynku, albo w ogóle okrągłe i inne, są takie, że mają tylko to wyżłobienie i to osadzenie na ten ząbek. Ale nie mają tego. Tu jest centralne wyżłobienie też na osadzenie koła. I co się wtedy dzieje? I wtedy koło trzyma się tylko i wyłącznie na czym? Na śrubach. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę wam to na kole. Zobaczcie. Mamy otwór w środku. Mamy. I mamy to wyżłobienie tutaj. To wyżłobienie wchodzi na krzyżak, na te ząbki, a to centruje nam koło. I zobaczcie, jak to wygląda. Pyk. Widzicie tu, co się dzieje? Centralnie wchodzi w środek i trzyma nam koło. Później skręcamy śrubami, ale mamy koło wycentrowane. Idealnie wycentrowane. A nie tylko trzymające się na śrubach, tak jak tu, zobaczcie. Na samych śrubach jest tak i śruby dociskają felgę, a tu mamy taką różnicę. Ktoś powie, że przecież to jest okrągła felga. Okej. Jest okrągła.
Tu mamy okrągłą w środku. Tu mamy nieokrągłą w środku. Tak? A tu mamy dalej ten sam dystans. I zobaczcie, co się dzieje. Hop! Widzicie tu, co się dzieje? Też dystansuje i opiera i centruje. Centruje nam felgę. Tak? I przy tego typu dystansach mamy centrowanie tu, przy krzyżaku na ząbek i centrowanie z przodu felgi. To samo przednie koło. I centrowanie felgi. To są oznaczenia. Na przykład zobaczmy, jakie to są oznaczenia. 30, 156, 180. Made in Niemce. Drugie oznaczenie jest 50 na 115, 140. Made in Niemce. Taka jest różnica między dystansami. Na rynku są dystanse różne, różniaste. Ja osobiście wolę tak, żeby były centrowane i z tej strony. Dlatego jeszcze dzisiaj bez dystansów, bo Darkowi wykręciłem je, żeby sobie dotoczył, bo doszedł do wniosku, że jednak woli mieć dystanse z centrowaniem obustronnym. Nazwijmy to potocznie w ten sposób. O. A to są dystanse na tył, na jedną szpilkę. A to jest dystans, który nie ma centrowania. Jest na osobnych szpilkach, ale centrowania nie ma. Czemu on nie ma centrowania, powiedzmy? Bez sensu to jest zrobione. Tanio. Bo tu wchodzi. A może ktoś stwierdzi, że to jest potrzebne. Tu wchodzi. Jest potrzebne, bo tu na krzyżak wchodzi. Jest podtoczenie. Ale na koło już nie ma podtoczenia. Tylko szpilki. Pasuje wszystko. Chodzi jak ta lala. Także zobaczcie, co macie u siebie na tych kładach. I czy wam to pasuje, czy nie. Inwestorowi robisz zdjęcie? Ale tylko robisz, czy wyślesz też? Wyślesz mu zdjęcie? No, ja bym tylko zrobił, ale nie wysyłał. Jakby się pyta, to bym powiedział, no, zrobiłem zdjęcie, zrobiłem. Dobra, koniec na dzisiaj.